Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. Pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Komisja Bezpieczeństwa odbyła się dnia 4 października o 18:30 w Radzie Dzielnicy. Zajęliśmy się trzema sprawami. O czwarta, która się ciągnie długo i ma nadzieję zakończyć się sukcesem, a mianowicie monitoring piasków. Może tutaj głos oddam tak podczas komisji, na jakim etapie jesteśmy z monitoringiem piasków. Daleko w lesie. To proszę dokończyć sprawozdanie. Czy ja bym wolał w trakcie? No to jest taki na bieżąco, panie przewodniczący. No ale to sprawozdanie przedstawia pan przewodniczący. Dobrze, wrócimy do tego. No ale to było w dyskusji i jak najbardziej udzielę głosu. Drugą sprawą były światła pod galerią DKD, a mianowicie na skrzyżowaniu Stajowskiego i Haczki. Zapytałem się i przedstawiciela policji, straży miejskiej, czy odnotowują wzrost wypadków. Wypadków może nie, ale stłuczki i zdarzenia drogowe są, więc światła są jak najbardziej potrzebne i będą zamontowane i nie będziemy się wycofywać z tego pomysłu, chociaż galeria trochę była przeszacowana, jeśli chodzi o ruch i o wygląd, bo to miała być galeria, a jest kilka sklepów połączonych ze sobą. No niemniej jednak to skrzyżowanie samo w sobie, jak uznaliśmy, było niebezpieczne i to na pewno się przyda. Mamy pismo od mieszkańców skrzyżowania ulic Andrykowskiej i Klonowica o montaż lustra. No, sprawę lustr drogowych wszyscy znamy, napisaliśmy projekt, ZIKIT odrzucił wszystkie poza jednym. No tutaj pismo postanowiliśmy napisać do zarządu o skierowanie sprawy do ZIKIT-u o zamontowanie tego lustra. To jest ulica, nie wiem czy Państwo radni kojarzą ulicę Wspólną, tam od cmentarza jak się wyjeżdża. To jest następna przecznica, tak, o, przed wulkanizatorem. Tam po drugiej stronie jest budowa i faktycznie po lewej stronie wyjeżdżając z głowy Andrychowskiej nic nie widać, samochody stoją. To lustro jest to naprawdę zasadne. I myślę, że tutaj powinniśmy nacisnąć, żeby jednak to lustro było. No tym bardziej, że wliczając to wszystko jeszcze ruch autobusów, takich dosyć dużych i no jest tam niebezpieczne. Także to na pewno poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie. No i tyle. No i chciałbym wrócić z powrotem do pierwszej sprawy monitoring, bo to jest cel, który ja jako przewodniczący postawiłem, może uda się dokończyć, albo przynajmniej zacząć końcówkę realizacji tego projektu. Tutaj z panem prezesem działamy w tej sprawie, także jak pan przypomni się nam, jak to jest, na czym stoimy. No to jeśli wrócę, to pismo w tej sprawie poszło, tak? Czekamy na odpowiedź. Ja. Pan przewodniczący wywołany, jak gdyby, do zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy nie dzieje się jeszcze nic. Jest zmiana, mianowicie sprawę, którą powierzył Pan Prezydent Sekretarzowi, Panu Stańczykowi. Widzę, że teraz jest zmiana i teraz sprawę monitoringu na piaskach nowych prowadzi wiceprezydent miasta Krakowa, Pan Krzmier. Zastępca prezydenta. Może to będzie życzliwsze oko i łaskawie. W każdym razie na pewno przyjęto pozytywnie wniosek. Tutaj byliśmy z grupą radnych, z panem przewodniczącym, komendanta Wieterka i tutaj rozmawialiśmy, żeby nie stracić pieniędzy, te, które są na ten rok, kwoty 40 tysięcy złotych, żeby troszeczkę zmienić harmonogram. Żeby w tym roku za te pieniążki kupić sprzęt wyposażający na ulicę Cechową. Tutaj pytałem dzisiaj jeszcze pana naczelnika, czy ten sprzęt już przyszedł, czy jest. Mówił, że jeszcze nie ma. Natomiast słyszał o tym, że trwają rozmowy, żeby ten sprzęt zakupić z tych naszych pieniędzy dzielnicowych. Natomiast w przyszłym roku walczymy o to, żeby pieniążki w kwocie 6 tysięcy złotych znalazły się w budżecie miasta Krakowa na rok 2013. 600 tysięcy. Wydaje mi się, że jeżeli byłaby to nawet 400 tysięcy, to już można by za to światło połączyć porównanie z państwami, ale 600 tysięcy to by dawało gwarancję, że na pewno się to zrobi.
Proszę Państwa, sytuacja wygląda tak, że o tej sprawie wie pan przewodniczący Kośmider i wystosował pismo do pana prezydenta z prośbą o realizację tego porozumienia. Tak samo byliśmy, jak byłem u radnego pana Migdała. No, niechętnie, ale udało mi się go przekonać, żeby po prostu pilnował tego tematu i upominał się o to. Byłem też u wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. U pana wiceprzewodniczącego prosiłem o jedną rzecz, stosowne pismo też poszło ze spółdzielni mieszkaniowej, mianowicie gdyby te pieniążki się nie znalazły w budżecie, żeby złożył poprawkę do budżetu. Chciałbym jeszcze spotkać się z radnymi z naszej dzielnicy, ale tutaj sprawa jest troszkę utrudniona, bo nasi radni oprócz pani Angeliki to w zasadzie dyżurów nie mają. Ale jeżeli nie tak, to spróbuję na sesji, bo sesja jest też fajnym dniem, kiedy po prostu można te rozmowy prowadzić i można tam spokojnie też porozmawiać w kółko. Może się uda, może zobaczymy, jeżeli będą przyniosły do budżetu, jeżeli znajdą się piaski w tym, to wydaje mi się, że już idzie na matkę i dalej już sobie powinniśmy dać radę. Żeby też, Szanowni Państwo, była jasność. Zakup tego sprzętu, który będzie lokalizowany w Centrum Monitorowania przy ulicy Cechowej, jest niezbędny do dokonania tego rozszerzenia systemu monitoringu o osiedle Piaskinowe. Także to jest, mieści się w tym zadaniu, które uchwaliliśmy. Tego nazwa brzmi budowa systemu monitoringu na osiedlu Piaskinowe. Dobrze, nie wiem, czy pan przewodniczący już na tym sprawozdaniu rozumiem? Skończy, tak, jeszcze chciałbym dodać to, co mówiłem podczas naczelnika, że tu jest sprawozdanie z funkcjonowania w okresie czasu tego Straży Miejskiej interwencji na ulicy Bojki Wysłoków 50 prawie. Można się z nim zapoznać. Nawet trzeba, bo ja myślę, że to tak mówiłem już. Ta formuła jest słuszna, że my wspieramy działalność tych służb i musimy im sprzedać, ale zamiast za to musimy wymagać. I oni muszą nam przykładać pewne sprawozdania z postępów, bo to chodzi o to, żeby były postępy w walce z przestępczością, z chuligaństwem, z kradzieżami, z tego typu zakazanymi. Chyba, jeżeli są pytania do przewodniczącego Komisji Praworządności, to znaczy ja mam związane z działalnością komisji. Do przewodniczącego, co myśli o tym, ale i do pana przewodniczącego, co pan pomyśli o tym i do wszystkich. Ja uważam, że bardzo fajnie się złożyło, że dzisiaj pan naczelnik Janik był. Co prawda, nic nie wynikło z jego tutaj obecności, ale może by wynikało, gdyby przychodził na każdą sesję, na te pierwsze 10 minut, po to, żeby wreszcie okazało się, czy Straż Miejska coś robi, czy nie robi, czy realizuje swoje zadania, czy nie realizuje, bo jak na razie tego w ogóle nie widać. Ja może w imieniu pana przewodniczącego, pana Sarneckiego, zaprosimy na posiedzenie Komisji Praworządności, gdzie przedstawiciel Straży Miejskiej Komisji jest na każdym posiedzeniu. Nie jest na każdym. I naprawdę referują na bieżąco, tak wiąże te sprawy bardzo rozsądne. Tak? Dziękuję bardzo. Jeżeli ci potrzeby, no to pan Jarosław Kajdański. Czy ja przypuszczam, że zgodziło się na tym, że pan przewodniczący Sarnecki na każdym spotkaniu, które z panem naczelnikiem, mówiłbym, że Straż Miejska jest niepotrzebna. To nie o to chodzi. To prowadzenie dyplomatyczne to szkodziłoby po prostu wspólnej współpracy, która musi być, musi trwać. Dziękuję. Dobrze, nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania, problemy związane, uwagi związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. Nie widzę, nie słyszę. Światła świecą, dobrze. Pan Kazimierz, możemy. Światła świecą, dobrze. Dobrze, to przechodzimy do...